Jest październik 2001 roku. Jedna z rodzin mieszkających w Łodzi decyduje się na zakup dużego telewizora do salonu, do swojego kina domowego. Myśleli o tym już wcześniej, ale w końcu zobaczyli ogłoszenie w jednej z gazet o używanym telewizorze firmy Thomson. Cena jest atrakcyjna, a sprzęt z informacji zawartych w ogłoszeniu wydawał się być również bardzo dobry. Dlatego też pani Ewa wraz ze swoim mężem Mieczysławem zdecydowali się zadzwonić na podany w ogłoszeniu numer telefonu. Bardzo szybko udało im się umówić ze sprzedawcą. Małżeństwo wkrótce ruszyło na umówione miejsce. Telewizor mieli zakupić za 6000 zł w 2 ratach. Pierwsza rata miała wynosić 4000, natomiast druga już miała być taką ostateczną dopłatą w kwocie 2000 zł. Wkrótce spotkali się ze sprzedawcą, którym był pan Arkadiusz. Mężczyzna był bardzo rozmowny i wesoły i rozmowa naprawdę się kleiła. Jednak już na samym początku nie do końca spodobał się on pani Ewie. Jak również później okaże się, że pewne obiekcje co do jego osoby miał ich syn, który od razu określił pana Arkadiusza jako podejrzanego. Kim był Arkadiusz? Oczywiście na ten moment rodzina jeszcze nic o nim nie wiedziała. Jednak my już wiemy, że Arkadiusz trenował kiedyś boks. Stoczył 30 walk, z których jedną przegrał i jedną zremisował. W latach 60. siedział nawet w więzieniu. Z wykształcenia był spawaczem, ale jednak wolał prowadzić własne biznesy. A było ich całkiem sporo. Prowadził między innymi dyskotekę, no i również sprowadzał sprzęty RTV i AGD. Ostatecznie małżeństwo zdecydowało się zakupić oferowany sprzęt, a Arkadiusz zaproponował, że pojedzie z nimi i pomoże im wnieść ten telewizor, podłączy go i wszystko ustawi. I to właśnie wtedy syn małżeństwa zobaczył mężczyznę i później miał powiedzieć do swojej mamy, że typ wydawał się mocno podejrzany. Zakupiony sprzęt jak na tamte czasy naprawdę był towarem premium. Był duży i dość drogi, ale rodzina mogła pozwolić sobie na taki wydatek. W końcu małżeństwo prowadziło własną firmę, handlowało maszynami szwalniczymi. Rodzinie powodziło się, ale nie byli oni wcale żadnymi milionerami. Mieszkali w domu jednorodzinnym przy ulicy Skowrończej w Łodzi. Nie mieli ochrony, żadnych żaluzji, rolet antywłamaniowych. Wówczas myśleli, że w ogóle tego nie potrzebują. W końcu nie mieli żadnych wrogów, prowadzili legalny biznes, więc po co im to? Pani Ewa i pan Mieczysław mieszkali razem ze swoim 21-letnim synem Radkiem. Ich syn skończył hotelarstwo i trenował kulturystykę. Ostatnim członkiem rodziny była ich dobermanka. Cała rodzina ją uwielbiała, ale niestety pies był już bardzo schorowany. Jest niedziela, 27 stycznia 2002 roku, czyli już kilka miesięcy po zakupie telewizora. Radek poszedł na basen, potem jeszcze spotkał się z dziewczyną. A wieczorem cała rodzina spędziła jeszcze czas w salonie, rozmawiając. W końcu pan Mieczysław zdecydował się położyć w sypialni. Od jakiegoś czasu nie spali razem z żoną. Ale nie dlatego, że nie chcieli, albo że coś złego działo się w ich małżeństwie. Po prostu pani Ewa nie sypiała w sypialni, tylko noce spędzała w salonie, ponieważ właśnie ich dobermanka wymagała stałej opieki i pomocy, nawet w nocy. Radek w końcu również zdecydował się położyć spać do swojego pokoju. Po godzinie 2 w nocy panią Ewę obudziło jeszcze skomlenie suczki. Wstała, zmieniła jej opatrunek. Wyjrzała przez okno do ogrodu. Była to spokojna, bezśnieżna noc. Nawet śnieg zdążył stopnieć. Wróciła do łóżka. Chwilę później miała koszmar. Śniło jej się, że ktoś ją zaatakował i uderzał, gdzie popadnie. Potem oprawca łapie ją za związane w kitkę długie włosy i szarpie mocno. Niestety to nie był sen. Około godziny 3 w nocy do domu rodziny weszło 4 mężczyzn, którzy wcześniej cicho, niemalże bezszelestnie przeskoczyli mur. Wszyscy 4 mężczyźni mieli kominiarki i kurtki w tym samym kolorze. Jeden z nich na parterze miał zająć się panią Ewą, natomiast pozostali udali się na pierwsze piętro. Na początku wpadli do pokoju Radka. Podobno chcieli go związać. Jednak nie poszło im tak szybko i sprawnie, jak myśleli. W końcu młody mężczyzna był wysoki, silny, wysportowany. I nie miał żadnego zamiaru poddać się bez walki. Wyczerpująca szarpanina zakończyła się dopiero, kiedy napastnicy wycelowali w jego głowę i nacisnęli. Gdyby nie ta przewaga, możliwe, że Radek poradziłby sobie z oprawcami. W międzyczasie jeden z napastników udał się do sypialni pana Mieczysława. Zaświecił mu latarką prosto w oczy
i tylko coś wysyplenił. Mieczysław zerwał się z łóżka. Wtedy nie czuł nawet strachu, działał odruchowo. Nie poddał się i walka z sypialni przeniosła się do salonu. Mężczyźni walcząc stoczyli się razem ze schodów. Pan Mieczysław nie zginął, ponieważ pocisk się zaklinował. A na dole rozpętało się piekło. Napastnicy byli zaskoczeni i ostatecznie uciekli. A około 3:20 na miejscu pojawili się policjanci. Radek był w stanie agonalnym. Natychmiast został przewieziony do szpitala w Zgierzu. Niestety, pomimo kilku godzin walki lekarzy, młodego mężczyzny nie udało się uratować. Zmarł kilkanaście minut po godzinie 7 rano. W tym samym czasie na pogotowie zgłosił się mężczyzna o imieniu Włodzimierz. Zmusiła go do tego żona, kiedy zobaczyła, jak bardzo jest pobity. Mężczyzna nie za bardzo odpowiadał na pytania żony, co się stało, a jeżeli w ogóle już odpowiadał, to robił to w taki sposób bardzo wymijający. Jednak ostatecznie rano stawił się na pogotowiu. Lekarzom powiedział, że został pobity w bramie pod śmietnikiem, bo według jego słów po prostu schodził w nocy koło drugiej wyrzucić śmieci i ktoś go wówczas zaatakował. Lekarze jednak nie do końca uwierzyli w tę wersję i natychmiast poinformowali o tym fakcie policję. A jeszcze wtedy niczego nieświadomy Włodzimierz został przewieziony z pogotowia do szpitala. Zobaczono również, że mężczyzna kuleje, ponieważ ma ranę w nodze. Wtedy okazało się, że nie jest to jednak zwykła rana, bo znaleziono w niej pocisk. Policjanci pojechali później nawet na ten śmietnik, aby sprawdzić, czy będą jakiekolwiek dowody na to, że doszło tam do jakiejś bójki. W końcu takiej wersji cały czas trzymał się Włodzimierz. Jednak, jak pewnie większość z Was się domyśla, nic tam nie znaleziono. Bardzo szybko mężczyzna został powiązany z wydarzeniami, które miały miejsce na Skowrończej w Łodzi. Szybko potwierdzono, że pocisk, który został w kolanie mężczyzny, pochodził z tego samego narzędzia, które znaleziono w domu pani Ewy i pana Mieczysława. Włodzimierz został zatrzymany, a policjanci zaczęli śledztwo. Na początku wiele osób siedziało w domu małżeństwa i zbierało tam ślady. Niewiele znaleziono. Brunatne plamy, ślad obuwia w ogrodzie, ale ani jednego odcisku palca. Pan Mieczysław za wszelką cenę chciał pomóc policji. Na biurku poukładał im to, co zebrał w domu po napadzie. Między innymi sprzączkę do ubrania, metalową rurkę, latarkę, 4 łuski. Policja na samym początku oczywiście pytała rodzinę, czy mają może z kimś zatargi, może mają jakichś dłużników, a może po prostu oni sami są komuś dłużni pieniądze. A może ich syn, Radek, prowadził jakieś życie przestępcze? Oczywiście nic takiego nie miało miejsca. W marcu 2002 roku do prokuratury dociera anonimowy list. Jego treść wskazuje, że w napadzie poza Włodzimierzem brało udział jeszcze 3 mężczyzn, w tym również Bogdan. Mężczyzna początkowo nie był typowany przez policjantów. Dodatkowo w domu, jak i jego okolicach, nie znaleziono jego żadnych śladów. Jednak policjanci wzięli ten anonim bardzo poważnie i wkrótce zaprosili zarówno Bogdana, jak i pana Mieczysława do komendy. Mieczysławowi pokazano przez lustro fenickie 4 zamaskowane postacie. 2 sylwetki odrzucił od razu, ponieważ żaden z tych 2 mężczyzn nie utykał, jak ten, do którego mierzył. Pozostali zostali poproszeni jeszcze o wyrecytowanie słów, które podczas napadu usłyszał pan Mieczysław. Według reportażu Gazety Wyborczej mężczyzna miał doskonały słuch, ponieważ grał na kilku instrumentach. Nie znał nut, ale wystarczyło, że kilka razy usłyszy nawet jakąś najtrudniejszą melodię i potrafi ją zagrać. I ten sepleniący głos zapamiętał na zawsze. Gdy usłyszał go ponownie, rozpłakał się i powiedział, że tego głosu nie zapomni do końca życia. Rozpoznany głos należał do Bogdana, znanemu już wcześniej policji z licznych napadów, rozboju i kradzieży. Mężczyzna trafił do aresztu jako 2. podejrzany. Co ciekawe, Bogdan sam poszedł na komendę. Policja nie musiała go szukać. Do tego skłoniły go 2 rzeczy. Przede wszystkim był niewinny. Oczywiście tutaj przedstawiam Wam wersję Bogdana. I nie był w domu rodziny. A ponadto na mieście usłyszał, że pan Mieczysław za jego głowę daje 100 tysięcy złotych. Bogdan wolał pójść na komendę, oczyścić się z zarzutów, niż stracić życie. Mieczysław później był pytany, czy rzeczywiście dawał pieniądze, i to takie ogromne pieniądze, za schwytanie podejrzanych. Jednak nic takiego według jego słów nie miało miejsca.
Tutaj jeszcze na samym początku wam powiem, że oczywiście Włodzimierz został zatrzymany, przyznał się do napadu, jednak nie chciał wydać pozostałych kolegów, dlatego też policja musiała sama szukać pozostałych sprawców. Bogdan do końca nie przyznawał się do winy. Tej nocy miało go w ogóle nie być przy ulicy Skowrończej, chociaż rano 28 stycznia 2002 roku rzeczywiście gdzieś wyjeżdżał. Jednak nigdy nie chciał powiedzieć, co dokładnie robił tej nocy. Zresztą sama policja też go jakoś szczególnie nie wypytywała o to, gdzie był o trzeciej. W anonimie poza wcześniej wymienionymi mężczyznami pojawiło się również nazwisko Arkadiusza. Tak, dokładnie tego, który sprzedawał telewizor. Zresztą kilka dni po napadzie policjanci pokazali panu Mieczysławowi zdjęcia. Mnóstwo zdjęć, na których były grupki mężczyzn. I na jednym z nich małżeństwo rozpoznało tego, który kilka miesięcy wcześniej sprzedawał im telewizor. Już wtedy wiedzieli, że to właśnie zakup tego telewizora sprowadził na ich rodzinę to wielkie nieszczęście. W grudniu 2002 roku do policjantów dotarła ekspertyza śladu zapachowego z czarnej latarki, którą bandyci porzucili w domu rodziny. I uwaga, co się okazało? Był na niej zapach Arkadiusza. Mężczyzna wtedy trafił do aresztu. Powróćmy jeszcze na moment do tej sytuacji zakupu telewizora, ponieważ niewątpliwie ona odgrywa gdzieś tutaj znaczącą rolę dla tej całej sprawy. Arkadiusz wkrótce po sprzedaży sprzętu spotkał się właśnie z Włodzimierzem, czyli mężczyzną, który wylądował po napadzie w szpitalu. Podczas tego spotkania opowiadał o rodzinie, której właśnie sprzedał telewizor. Jako że był człowiekiem gadatliwym, wspomniał, w jakim domu mieszkają, że mają chorego psa, a przede wszystkim, co dziwne, nie mają żadnych zabezpieczeń. Na koniec pokazał nawet wizytówkę nowego właściciela Thompsona. Na ten moment trudno było stwierdzić, czy był właśnie po prostu taką gadułą i mówił wszystko, czy może też chciał zaplanować jakąś akcję razem z Włodzimierzem. Arkadiusz nie przyznał się do winy. Mówił nawet, że kocha zwierzęta i nigdy by nikogo nie skrzywdził. Poniekąd te słowa potwierdził sam Bogdan, czyli drugi zatrzymany, który później w jednym z wywiadów powie, że rzeczywiście Arkadiusz nie zawsze zajmował się legalnymi rzeczami, ale nie byłby zdolny do takich czynów. I tutaj w ogóle pojawia nam się pierwsza ciekawostka, mianowicie, że Bogdan również znał Arkadiusza, jak i Włodzimierza, czyli tutaj mężczyźni się znali już wcześniej. Arkadiusz w sądzie ponownie nie przyznał się do winy i nawet potrafił wytłumaczyć, skąd jego ślad zapachowy znalazł się na latarce. Mężczyzna przyznał, że rzeczywiście zna Włodzimierza i opowiadał mu o rodzinie i pewnie sam pożyczył mu kiedyś latarkę. Arkadiusz poprosił również o to, aby zostać przebadanym wariografem, jednak z jakichś powodów nigdy do tego nie doszło. Cały czas przekonywał, że nie miał on przecież żadnego motywu. Nie miał problemu z pieniędzmi, a jakby ich potrzebował, to by po prostu je pożyczył. Po co miałby wracać do rodziny, której wcześniej sprzedał ten telewizor? Przecież nie chciał go odzyskać. I te ślady osmologiczne były tak naprawdę jedynym dowodem na to, że Arkadiusz w ogóle był tej nocy w domu rodziny. Zresztą pan Mieczysław również nie rozpoznał, aby którykolwiek z napastników był podobny do Arkadiusza. Arkadiusz był bardzo przejęty swoją sytuacją. Za wszelką cenę chciał udowodnić, że jest niewinny. Pisał z aresztu wiele listów, w których rozpaczliwie prosił o zwolnienie z aresztu. Cały czas twierdził, że jest niewinny. Podczas przesłuchań nieraz zdarzyło mu się zemdleć. Często musiał przyjeżdżać nawet pogotowie, ponieważ mężczyzna w wyniku tych ogromnych nerwów miał problemy z oddychaniem. Po kilku miesiącach wiemy tyle. Włodzimierz był na miejscu wydarzeń, a Arkadiusz i Bogdan twierdzą, że są niewinni i nigdy ich tam nie było. Jest wielu podejrzanych, ale zbyt mało twardych dowodów, aby można było kogokolwiek skazać. Pan Mieczysław nie chciał dłużej czekać i postanowił wynająć detektywa, który zaczyna powoli ustalać pierwsze fakty. I tutaj zatrzymajmy się na chwilę. Zatrudniony detektyw nie działał sam, ale razem z innym mężczyzną, również o imieniu Arkadiusz. Nie była to żadna anonimowa postać, ale była to osoba bardzo dobrze znana w łódzkim półświatku. Przy panu Mieczysławie pojawił się nawet on nieco wcześniej. Mianowicie mężczyzna dorabiał sobie naprawiając samochody, pewnego razu po prostu naprawiał auto pana Mieczysława. Mężczyzna zwierzył mu się z tragedii, która go dotknęła. Panu Arkadiuszowi, który wówczas miał 70 lat, zrobiło się żal rodziny, dlatego też zaproponował swoją pomoc. Pan Mieczysław się zgodził i 70-latek wraz z dyktafonem ruszył na miasto.
i próbował ustalić, kto brał udział w napadzie. Mężczyzna jednak nie był do końca lojalny i działał na dwa fronty. Ale pomimo to pomógł ustalić potencjalnego czwartego podejrzanego, Tomasza. Mężczyzna był wcześniej przesłuchiwany, ale powiedział, że tamtej nocy był w domu i spał obok swojej żony. Oczywiście jego żona potwierdziła alibi. Tomasz znał Włodzimierza, nieraz jeździł z nim na różne napady, co mogło również wskazywać na to, że może być zamieszany w tę sprawę. Jednak policja z jakichś nieznanych powodów nie miała zamiaru bliżej przyglądać się Tomaszowi. Podczas przesłuchania Arkadiusz, czyli nasz amatorski detektyw, zeznał, że to on ustalił skład grupy, która napadła na rodzinę pana Mieczysława. Potwierdził nazwiska, które wcześniej pojawiły się w anonimie, bo tutaj, poza tymi osobami, które wymieniłam wcześniej, również pojawiło się imię Tomasza. Jednak w trakcie przesłuchania dołożył jeszcze jedno nazwisko, niejakiego Przemysława, który był tak samo znany w tym przestępczym świadku, ponieważ poniekąd swoją karierę kontynuował po swoim ojcu. Mężczyzna został wezwany na przesłuchanie, jednak był on nieuchwytny dla policjantów, ponieważ ciążył na nim już wyrok. W związku z tym mężczyzna postanowił się ukrywać. Ukrywał się u swojej matki, która była konkubiną znanego nam już Bogdana. Bliscy Przemysława oczywiście dali mu alibi, a sam Bogdan później zarzekał się, że syn jego partnerki nie mógł być w domu jednorodzinnym, ponieważ to właśnie razem z nim o 5 rano tamtej nocy wyjechali na robotę. Oczywiście, jak później stwierdzono, spokojnie mógłby wrócić do domu na tę 5 rano, aby pojechać, powiedzmy, na kolejną robotę. Jednak nie zostało to nigdy potwierdzone. I takim oto sposobem wszyscy mają ze sobą powiązania, ale ciężko ich wspólnie połączyć z napadem. Zresztą na razie wygląda to, jakby to było takie słowo przeciwko słowu. Może ktoś chciał kogoś wsypać, pozbyć się go. I co ciekawe, ostatecznie sąd nie zdecydował się uwzględnić ustaleń detektywa oraz tutaj naszego detektywa amatora, pana Arkadiusza, i osoba Przemysława nie pojawiła się już nigdy później. Może nie do końca jego osoba nie pojawiła się nigdy później, ponieważ podczas procesu apelacyjnego miał zostać powołany na świadka, ale ze względu na to, że jego matka była partnerką Bogdana, odmówił złożenia zeznań i miał do tego pełne prawo. Proces zaczął się blisko 2 lata po tych wydarzeniach, mianowicie 6 listopada 2003 roku. Przed sądem staje Włodzimierz, Bogdan, Arkadiusz. Oczywiście tutaj mam na myśli sprzedawcę telewizora. Cała trójka jest oskarżona o napad i pozbawienie życia Radka. Tym samym, na razie, przed sądem stanęło 3 mężczyzn. Na ten moment nie wiadomo było, kto był 4. sprawcą. Włodzimierz zeznał, że nie wiedział, jaki to ma być napad i czym może on się skończyć. Wiedział jedynie, że dom jest już od dawna obserwowany. Nie było to szczególnie trudne, dlatego że wówczas w okolicy domu znajdowały się liczne krzaki, w których właśnie chowali się napastnicy. Całe zeznania Włodzimierza były dość kuriozalne. Podczas nich zaczął podawać nazwiska osób, które brały z nim udział w napadzie. Jednak większość skazanych przez niego ludzi na pewno nie mogła tamtego dnia być na ulicy Skowrończej w Łodzi. I raczej wyglądało to wszystko na jakieś prywatne porachunki. Coś w stylu, wymienię jego, może też go wsadzą. Podał nawet imię i nazwisko mężczyzny, który w chwili napadu miał tak zaawansowanego raka, że nawet nie mógł wychodzić z domu. Jednak to w ogóle nie przeszkadzało Włodzimierzowi w tym, aby oskarżyć go o współudział. Jednak Włodzimierz nigdy nie podał, że osobami, które mu towarzyszyły, był Bogdan albo Arkadiusz. I ostatecznie sąd pierwszej instancji wydał wyrok. Uniewinnił 2 z 3 oskarżonych. Mianowicie uniewinnił Bogdana oraz Arkadiusza. Tutaj warto wspomnieć, że nie było na tych 2 mężczyzn żadnych twardych dowodów. Jeżeli chodzi o Bogdana, to został on tylko rozpoznany po głosie, no i po tym, że kulał przez pana Mieczysława. Natomiast w przypadku Arkadiusza mówimy tutaj o śladach zapachu na latarce. Ci 2 mężczyźni wyszli na wolność, ponieważ zostali uniewinnieni z braku dowodów. 3. oskarżony, czyli Włodzimierz, jako jedyny został skazany. I został skazany na dożywocie. Ten wyrok był kolejnym ciosem dla rodziny. Rodzice Radka, jako oskarżyciele posiłkowi oraz prokurator, zaskarżyli wyrok sądu. Rodzina zaczęła wątpić, czy kiedykolwiek uda im się doczekać sprawiedliwości. Rodzinie szczególnie bulwersujący wydał się fragment uzasadnienia,
gdzie sąd nie widział u sprawców motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Według sądu żadnej motywacji nie można było tutaj ustalić. Dodatkowo sąd stwierdził, że nie ma dowodów na to, że mężczyzna, który uderzał kobietę, czyli panią Ewę, chciał również pozbawić ją życia. Po ogłoszeniu wyroku przez sąd pierwszej instancji zaskoczenia nie kryli również sami policjanci prowadzący tę sprawę. Zaskoczyło ich zwłaszcza to, że sąd w ogóle nie wziął pod uwagę dowodów zapachowych. Chodziło oczywiście tutaj o pozostawioną przez bandytów latarkę, na której policyjny pies wykrył zapach jednego z uniewinnionych. Jednak, tak jak wam powiedziałam, był to jedyny dowód na Arkadiusza. Włodzimierz zresztą nigdy nie mówił, że mężczyzna był z nim w trakcie napadu. Arkadiuszowi pomogła jego córka, która robiła wszystko, aby wyciągnąć swojego ojca z aresztu. Zatrudniła najlepszych prawników, aby podważyć dowody osmologiczne. Podejście sądów do dowodu z badań osmologicznych jest bardzo zróżnicowane. Nie wszędzie i nie każdy uznaje dowody zapachowe jako pełnowartościowe. Córka, walcząc o wolność swojego ojca, nie tylko zatrudniła dobrych prawników, ale również powoływała się na ekspertyzy ze Stanów Zjednoczonych, gdzie naukowcy pokazywali, że często nie można traktować dowodów zapachowych jako właśnie pełnowartościowych ze względu na trudność w pobieraniu próbek. Arkadiusz w sądzie krzyczał, że jest niewinny. Podczas procesu powiedział, że nawet nie wiedział, kim naprawdę jest Włodzimierz. Nie wiedział, że na swojej drodze spotkał diabła. Nie znał go od tej strony. Wkrótce sąd uchylił ten wyrok uniewinniający, a adwokat nie robił Arkadiuszowi nadziei. Powtarzał mu, że jeżeli nie znajdzie się ktoś, kto naprawdę tam był, to raczej ponownie wróci przed oblicze sądu. Mężczyzna wziął bardzo mocno te słowa do siebie i jak tylko odzyskał wolność, zaczął działać. Powiedział nawet panu Mieczysławowi, że jeżeli ten tylko mu zaufa, to on pomoże mu znaleźć prawdziwych winnych. Początkowo mężczyzna nie chciał go znać. Sam powiedział, że tylko raz w życiu wpuścił do domu obcą osobę i kilka miesięcy później stracił syna. Jednak wkrótce się zgodził, w końcu nie miał nic do stracenia, a był naprawdę zdeterminowany, aby odnaleźć wszystkich sprawców. A sam Arkadiusz wziął się do roboty. Ten 60-letni mężczyzna był tak samo zdeterminowany. Za wszelką cenę chciał oczyścić swoje imię, nie tylko dla siebie, ale również dla swojej córki. Zaczął pytać różnych ludzi, którzy znali Włodzimierza o tę sprawę. Chodził tam, gdzie on mieszkał i gdzie bywał. Rozpytywał nawet stojących ludzi po bramach. Może przecież ktoś coś widział, może coś słyszał. I tak po kilku miesiącach Arkadiusz się odezwał i podał nazwisko, które do tej pory nie pojawiło się w śledztwie. Tym samym w tej sprawie pojawił się Mariusz. Podobno na mieście powtarzał obsesyjnie, że policja może go namierzyć, ponieważ ma jego DNA. Bo przecież kobieta, czyli pani Ewa, którą zaatakował, go podrapała. Te słowa słyszało wiele osób z ulicy Wschodniej i Pomorskiej. Zresztą okazało się, że ściany jednego z barów miały uszy. I dużo osób bardzo dużo wiedziało i słyszało. Dlatego też pan Mieczysław i pan Arkadiusz połączyli siły. Jeździli i pytali, szukali dowodów. Do tego stopnia, że przez pół roku jeździli za Mariuszem. Śledzili go, nagrywali na dyktafon, filmowali kamerą. Chodzili po bramach, zapuszczonych podwórkach. Jak później powie pan Mieczysław, chodzili do takich miejsc, których nawet on woli nie wspominać. Byli wszędzie i pytali, kto jeszcze był z Mariuszem. Przecież sprawców było czterech. Później nawet zapytano pana Mieczysława, czy się bał. Ale on już wtedy nie bał się niczego. Chciał zrobić wszystko, aby odnaleźć tych, którzy odebrali mu syna. Zresztą wszyscy wiedzieli, kim on jest i poniekąd go rozumieli. Pan Mieczysław szukał osób, które odebrały mu syna. Wielu ludzi chciało mu pomóc. W końcu włamania, rozboje, kradzieże to coś zupełnie innego. W marcu 2007 roku, czyli zobaczcie, ile już lat minęło, ojciec Radka do końca nie tracił nadziei na to, że odnajdzie wszystkich sprawców. I tak też, właśnie w marcu 2007 roku Arkadiusz i pan Mieczysław dostali wiadomość, że Mariusz będzie na pogrzebie znajomego na Łódzkich Dołach. I kim był ten zmarły znajomy? To był Tomasz. Dla przypomnienia, to właśnie jego nazwisko pojawiło się w tym anonimie, który kilka lat temu dotarł do prokuratury. Jednak ostatecznie nie zostały mu postawione żadne zarzuty. Nie doszło też do żadnych ponownych przesłuchań,
a mężczyzna przegrał walkę z rakiem. Arkadiusz oraz pan Mieczysław zdecydowali się udać na pogrzeb. Pojechali tam ze swoimi bliskimi, którzy mieli wszystko filmować. W końcu może będzie tam kolejny napastnik. Znalezienie Mariusza nie było jakoś bardzo trudne, ponieważ tak naprawdę wszystkim chwalił się tym, co zrobił, ale nadal nie było wiadomo, kim jest pozostała dwójka. Niestety ten plan nie wypalił, ponieważ Arkadiuszowi puściły nerwy i na cmentarzu rzucił się na Mariusza. Nagle wepchnął go do samochodu pana Mieczysława. No wyglądało to na takie typowe porwanie. Ojciec Radka był przerażony sytuacją. Zadzwonił od razu do swojego adwokata. I po tym telefonie zaraz pojawił się przy nich nieoznakowany radiowóz. I tak policja, która nie chciała przejąć Mariusza, eskortowała mężczyzn bezpośrednio do prokuratury. Mężczyzna został przesłuchany. Rodzice Radka byli bardzo zdenerwowani. Słyszeli tylko, że mężczyzna nic nie mówi. Byli zmartwieni, że zaraz będzie musiał zostać wypuszczony. Ale nagle, na pół godziny przed upływem terminu, Mariusz złamał się i do wszystkiego się przyznał. Przyznał się, że brał on udział w napadzie i to on zaatakował panią Ewę. Jednak nie wiedział, że ktoś zostanie pozbawiony życia. To miał być przecież zwykły napad. Wszyscy odetchnęli z ulgą. Szczególnie rodzice Radka. Dlatego, że dobrze wiedzieli, że śledczy nic na niego nie mieli. Nie było żadnego DNA. Pani Ewa rzeczywiście podrapała napastnika, ale policjanci nic spod jej paznokci nie pobrali. Mariusz zostaje zatrzymany. I tutaj pojawia się kolejny dziwny wątek w tej sprawie. Mariusz dowiedział się, gdzie siedzi Włodzimierz i przekazał mu zaszyfrowane informacje, w których ujawnił, że na miejscu był Bogdan, a wszystko wymyślił Arkadiusz. Trudno powiedzieć, czy Mariusz nie zrobił tego specjalnie, bo wiedział, że uda się przejąć taką wiadomość i ją rozszyfrować. Szczególnie, że w momencie, kiedy Arkadiusz go porwał, jeżeli tak możemy to nazwać, to Mariusz jasno powiedział, że na miejscu zdarzenia nie było na pewno Bogdana. Nagle zmienił tę wersję, no i tutaj przekazał zaszyfrowaną wiadomość, którą udało się rozszyfrować. Dość podejrzana sprawa. Z drugiej strony mówił, że Włodzimierz boi się Bogdana i dlatego nie ujawnił jego nazwiska. I w końcu po raz pierwszy Włodzimierz mówi, że w napadzie poza nim, Mariuszem, udział wziął również Tomasz, czyli ten mężczyzna, który zmarł na raka, i Bogdan. Wkrótce kończy się proces apelacyjny. Włodzimierz, który po pierwszym procesie dostał dożywocie, otrzymał zmniejszony wyrok do 25 lat więzienia. Mariusz otrzymał również karę 25 lat więzienia. Złożył on apelację. Był on wówczas pierwszy raz sądzony w tej sprawie. Jednak nie doczekał kolejnego procesu. Arkadiusz został początkowo uniewinniony, ale potem został skazany tylko za pomoc w napadzie. Według sądu pomoc w napadzie oznaczała, że to Arkadiusz przekazał wszystkie informacje o rodzinie Włodzimierzowi. Nie wiemy, czy zrobił to celowo, czy też nie. W końcu był dużą gadułą. Ale na pewno, gdyby nie opowiedział swojemu koledze o rodzinie, której sprzedał telewizor, może Radek nadal by żył. Według mężczyzny otrzymał on ten wyrok niesłusznie, a raczej otrzymał go tylko dlatego, aby nie musiano mu wypłacać odszkodowania za niesłuszny areszt. I co się dzieje z Bogdanem, o którym nagle przypomniał sobie Włodzimierz? Z Bogdanem, którego wcześniej rozpoznał pan Mieczysław. Z Bogdanem, który nie miał mocnego alibi. Ale z drugiej strony nie było tutaj żadnych twardych dowodów. I sąd skazuje również Bogdana na 25 lat pozbawienia wolności. Jednak mężczyzna nie pojawił się w sądzie i zniknął. Sąd wydał za nim list gończy. Początkowo Bogdan ukrywał się na terenie całego kraju. W końcu policjanci dostali cynk, że prawdopodobnie przybywa w Wielkiej Brytanii. Łódzcy policjanci ustalili firmę budowlaną, którą prowadził znajomy poszukiwanego. I przypuszczali, że pewnie Bogdan właśnie tam pracuje. Przekazali brytyjskim funkcjonariuszom te informacje oraz opis wyglądu poszukiwanego i przypuszczalne zmiany, jakie mógł wprowadzić w swoim wyglądzie, aby oczywiście nie zostać rozpoznanym. Został zatrzymany 2 listopada i czekał w areszcie deportacyjnym. Następnie w specjalnym konwoju lotniczym pod eskortą policji dotarł do Warszawy. Z lotniska został zawieziony prosto do więzienia. Bogdan nadal nie przyznaje się do winy. Obszerny z nim wywiad możecie zobaczyć chociażby w programie Michała Fajbusiewicza. Wszelkie informacje, jak i link znajdziecie oczywiście pod filmem. Zresztą Bogdan był pierwszym bohaterem nowego formatu pana Michała Fajbusiewicza.
Również program Interwencja zajął się sprawą mężczyzny. Bogdan jasno w nim mówił, że jest niewinny, ale jedyną osobą, która mogłaby go oczyścić, jest Mariusz. Ale jak już wam wcześniej powiedziałam, Mariusz tego nie zrobi, ponieważ zmarł. Po czasie również pan Mieczysław powiedział, że nie jest pewien, czy Bogdan jest winny. W międzyczasie pojawiły się informacje, że jest również inny mężczyzna, który także seplenił i kulał. I to mógł być on, a nie oskarżony Bogdan. Jednak te informacje w żaden sposób nie zmieniły losu Bogdana. Według sądu to on jest winny i ze względu na swój wiek, jak i stan zdrowia, prawdopodobnie nigdy nie opuści więziennych murów. Pan Mieczysław nadal nie wierzy w to, że udało się złapać wszystkich winnych. W końcu musiał być jeszcze kierowca, który ich wszystkich przywiózł. Na pewno nie uciekali pieszo, co do tego raczej nie ma wątpliwości, ponieważ po napadzie w akcję zaangażowane były psy tropiące. Podjęły one trop, ale tylko do skrzyżowania najbliższych ulic. Wszystko wskazywało na to, że sprawcy odjechali samochodem z miejsca zdarzenia. Do dzisiaj ta sprawa nie daje ojcu Radka spokoju. Możemy być pewni, że mężczyzna zrobi wszystko, aby ukarać wszystkich winnych. W jednym z wywiadów powiedział on takie słowa, że całym życiem steruje ślepy przypadek. Gdyby wtedy nie chciał kupić telewizora, może nic by się nie stało. Oczywiście pan Mieczysław poniekąd wybaczył panu Arkadiuszowi tę sytuację. W końcu naprawdę mężczyzna zaangażował się bardzo w sprawę i to właśnie dzięki niemu udało się schwytać Mariusza. Było to jak odkupienie win. Również pani Ewa po odejściu swojego syna nie mogła bardzo długo dojść do siebie. Pierwszą rzeczą, którą zrobiła, było ścięcie włosów. Stwierdziła, że gdyby nie miała tego kucyka, oprawca nie miałby za co ją przytrzymać i może mogłaby uratować Radka. Kobieta chciała odejść z tego świata, jednak odratowano ją. 2 miesiące po napadzie pan Mieczysław wyciął w pień kępę krzaków i drzew, która rosła po drugiej stronie ulicy. To właśnie stamtąd bandyci obserwowali ich dom. Rodzice Radka również po tej sytuacji założyli alarm, rolety antywłamaniowe. Chcieli się zabezpieczyć, chociaż mieli takie poczucie, że już jest za późno. Ostatecznie zdecydowali się pozbyć domu. Wystawili go na sprzedaż i od razu mieli setki telefonów. Niestety, mało kto chciał kupić dom. Większość po prostu chciała poznać rodzinę i zobaczyć to miejsce, gdzie wydarzyła się tragedia. Ludzie urządzali sobie po prostu tam wycieczki. Ale ostatecznie po 10 latach od napadu małżeństwo sprzedało dom. I to tyle, co wiadomo w tej sprawie. Jestem bardzo ciekawa, czy ją znaliście wcześniej. Ja osobiście podziwiam determinację pana Mieczysława, że dzięki niemu udało się ująć kolejnych sprawców. Jestem również ciekawa, co myślicie o sprawie Bogdana. Czy rzeczywiście jest winny, czy też nie? Chętnym polecam obejrzeć ten dokument, w którym Bogdan jest głównym bohaterem. Odgrywa tutaj główną rolę w pierwszym odcinku pierwszego sezonu. Mam nadzieję, że po obejrzeniu go podzielicie się opinią. Również dla osób, które chcą bliżej zapoznać się z tą sprawą, pod filmem zostawiam wam link do reportażu Marty Woźniak o tej sprawie. Dziennikarka bardzo blisko przyglądała się tej sprawie, również wywiadu udzielił jej nie tylko pan Mieczysław, ale także Bogdan. Marta Woźniak weszła naprawdę głęboko w powiązania pomiędzy osobami z łódzkiego półświatka w swoim reportażu. I to tyle, co dzisiaj dla was przygotowałam. Do usłyszenia.